I tutaj nagle, jak grom z nieba, wszczęte postępowanie o odebranie praw rodzicielskich. I... Boże, dla mnie to był wstrząs. Ja nie wiedziałam, co robić. No przecież sami mówicie, ja daję sobie radę. Dzieci wykształcone, zdrowe, zadbane. Po co mi asystent rodziny? Powiedziano mi, że ten wpis zostanie usunięty, że mogę spodziewać się konsekwencji. Systematycznie dostawałem podwyżki w pracy, więc to traktowałem też jako świadectwo pewnej mojej, mimo wszystko dobrze wykonywanej pracy. Informowano mnie, że IKEA podjęła decyzję o moim zwolnieniu. Byłem zaskoczony. Byłem wtedy osobą, która po raz pierwszy staje przed sądem w ogóle. Tak, próbuje człowiek robić dobre rzeczy, ratować życie dzieciom, a tu znajdują się osoby, które chcą ukarać mnie za to. Zacząłem dzwonić i pisać pisma, maila do Ordo Iuris. Skontaktowało się ze mną Ordo Iuris.